Cześć kochani, lecimy nowości w Pepco. Zobaczycie między innymi nowości do kuchni, powrót marmurkowych kubeczków, wykrawacze do kanapek, cudowna nowa kolekcja, w tym zegar, paterka i szklaneczki, ale i też z ostatniej kolekcji nowe talerze. Oprócz tych perełek zobaczycie jeszcze też dwa cudowne nowe jesienne kubeczki. Między innymi będzie to lisek, oglądajcie do końca. Na końcu przeglądu też będzie hit odcinka, tak więc zostańcie do końca. Jak Wam się spodoba, zostawcie łapeczkę w górę. A jak jesteś nowy, nie subskrybujesz kanału, będzie mi miło, jeżeli to zrobisz. Lecimy, kochani, na półeczki i zabieram Was na taki krótki spacer po nowościach. Jutro wrzucę kolejną część, tym razem jesienne dekoracje w Pepco i nowa kolekcja jesienna. Tutaj już zaczynamy od szkoły, mamy nowe lunchboxy i tutaj na przykład jest taki za 10 zł. Kolejny podwójny, tym razem minionki, 20 zł. W takim stylu kupicie również Spidermana, Barbie, myszka Miki. No, troszeczkę ich jest w Pepco teraz na półkach, więc musicie szukać swojego. Piórnik Pushin, 20 zł. Zobaczcie, jaki fajny, taki prostokątny na zamek. Myślę, że nie jedna dziewczynka się w nim zakocha. Kochane, lecimy do kuchni. Nowe talerze, miseczka. To wszystko teraz w Pepco. W nowej kolekcji greckiej jest to połączenie klasycznej bieli z złotem. Macie tutaj złoty rand. Są takie delikatne prążki dookoła talerzy, a miseczka ma na zewnątrz. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda. W rzeczywistości jeszcze ładniej. Za miseczkę zapłacicie 15 zł, a pojemność jej to 920 ml. Jest to oczywiście ceramiczny zestaw. Do tego będzie też filiżanka, na którą czekam. Tu już macie talerzyk deserowy, który również kosztuje 15 zł. Średnica jego to 19 cm. I talerzyk obiadowy, może to służyć również jako taka paterka, 20 zł o średnicy 27 cm. Do tego będzie jeszcze miseczka, widziałam w najnowszej kolekcji, ale no jeszcze do mnie nie dojechała. Będzie w tym odcinku filiżanka, ale to z najnowszej kolekcji Paris Chic, tak więc oglądajcie do końca. Odnośnie nowej kolekcji, to już macie tutaj właśnie dwie szklaneczki Paris Chic, 20 zł, pojemność to 440 ml i tu będzie dominował kolor różowy. Jak widzicie, Pepco szaleje z nowościami i nie przestaje mnie zaskakiwać. Mam nadzieję, że Was też zaskakuje pozytywnie. Tu jest taki i kolejny taki mini lunchbox za 6 zł. W najnowszej kolekcji znalazł się taki cudny zegar. Zobaczcie, jak on przepięknie wygląda, jakie ma śliczne różyczki i coś czuję, że ta kolekcja też będzie hitem. Za niego zapłacicie 30 zł. Już się nie mogę doczekać, aż ona wpadnie na dobre do Pepco. Tutaj już jestem w innym sklepie i macie u góry te miseczki. Jak widać, talerze są tylko już duże, małych jeszcze nie było, ale natomiast pokazała się taka fajna pufka. No może to służyć jako krzesełko pod nogi, jako pufka, jako stołek. Kosztuje 90 zł, ma dookoła prążki, jest naprawdę całkiem przyjemna w dotyku. Co dalej? Lecimy tutaj na półeczki i tu powróciły kubki marmurkowe. W zeszłym roku były właśnie zielone i te beżowe. W tym roku również. Zielony wisiał pod kubeczkami, które na końcu zostawiłam jako hit tego odcinka. Zapomniałam Wam pokazać, ale w następnym odcinku to nadrobię. Teraz pokażę Wam właśnie ten kubek ceramiczny ze złotym uchem, z marmurkowym, przepięknym wzorem. A tutaj już najnowsza kolekcja Paris Chic, która ma taki wzór jakby płatki róży czy jakiegoś kwiatu. Zobaczcie, jak to fajnie wygląda. Cudny jest wytłoczony ten wzór od środka. Kosztuje 15 zł ten zestaw ze spodkiem i brzegi są też złote. Tak więc piękna kompozycja, myślę, kwiatów będzie w tej kolekcji. No i można podarować to osobie, która lubi właśnie pić z filiżanki kawę bądź herbatę. Cena zestawu to 15 zł.
w tym odcinku szukałam tej najnowszej kolekcji i znalazłam paterkę różową, prześliczną, delikatną. No nic dodać, nic ująć. Za nią zapłacicie 40 zł. Średnica to 28 cm. Koniecznie zostawcie mi komentarz, co myślicie o tej najnowszej kolekcji. Tutaj jeszcze te wykrawacze do kanapek pokazały się właśnie na dziale kuchennym. Macie do wyboru dwa wzory i taki wykrawacz kosztuje 2 zł. Uważam, że to będzie hit tego lata dla dzieci. Kochani, mówiłam, że zaskoczę Was nowościami, tak więc zobaczcie, jaka cudowna kolekcja jest ta grecka. Ona ma w sobie naprawdę tyle pięknych perełek i tutaj macie na przykład taki dywanik 60 zł, śliczny wzór, wymiary to 60 na 120 cm. Idealne, myślę, do każdego pomieszczenia. A tutaj już znalazłam, wiecie, że zawsze tutaj zaglądam, za 50 zł łóżeczko dla zwierząt. Może to być legowisko dla kota bądź małego pieska. No i hit odcinka, cudowne dwa kubeczki, które kosztują zaledwie 10 zł. Macie tutaj liska, no naprawdę przeurocze. Ja znalazłam je tylko pojedyncze sztuki, tak więc jedna sztuka liska i to myślę, że to jest jakiś shop. I tutaj jest jeszcze jedna sztuka tego drugiego zwierzątka leśnego. Ja myślę, że to jest shop, ale jeżeli się mylę, to możecie mnie poprawić. No cudowne nowości, tak więc kolekcja jesienna też nas tutaj mile zaskakuje. To jest właśnie początek następnego odcinka. W następnym odcinku będą jesienne dekoracje, najnowsza kolekcja, która ma nazwę Przytulna Jesień i zapraszam na ten przegląd jutro. A teraz chciałabym Wam pokazać, przed wyjazdem nad morze byłam w zoo we Wrocławiu, polecam Wam bardzo serdecznie, tam jest oceanarium, które warto zobaczyć, jeżeli nie byliście, to można sobie zrobić taką jednodniową wycieczkę do Wrocławia, zwiedzić rynek, no i koniecznie wybrać się do tego zoo, gdzie właśnie na terenie zoo mieści się to oceanarium, jest naprawdę przecudowne. Tutaj taki mały zalążek tego, co tam można zobaczyć, jest naprawdę ogromne. Myślę, że takie od 6 do 8 godzin to spokojnie Wam zejdzie. Na terenie zoo możecie kupić różne przekąski, kanapki. Na pewno weźcie ze sobą wodę, bo w niektórych miejscach jest tak gorąco, że myślę, że chyba warto wybrać taki dzień, gdzie nie będzie tak ciepło, bo ja akurat byłam, gdzie było bardzo ciepło i nie umiałam wytrzymać. Tak więc uciekałam szybko z tego zoo, ale jest naprawdę cudownie. Tu oczywiście atrakcją są te rekiny, tak więc musicie tam koniecznie kiedyś się wybrać. Kto był, zostawia komentarz. Ciekawa jestem, czy dużo osób było. Jakie są Wasze opinie, wrażenia? Co Wam się tam podobało, a co nie? Mi bardzo podoba się ta część, gdzie są pingwiny. No oczywiście, wszystko, co jest związane z wodą, to jestem na tak. No i nie byłabym sobą, gdybym nie pokazała Wam, co można kupić w sklepie, ile kosztują kubeczki, jakie są to kubeczki, jak wyglądają magnesy. Tak więc, no, z racji mojego zboczenia zawodowego, pokażę Wam, jak to wygląda. Mam nadzieję, że Wam się ten odcinek spodobał, a teraz zapraszam Was na szum morza.